Inowrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Piknik motoryzacyjny. Inowrocławianie kontra upały. Na placu imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się piknik motoryzacyjny organizowany przez prezydenta miasta Inowrocławia oraz Automobil Klub Inowrocławski. Były pokazy, szkolenia, wystawa sprzętu. Straż pożarna zaprezentowała pokazy ratownictwa i cięcie samochodu. Policjanci znakowali rowery. Swój sprzęt zaprezentował też WOPR Kruszwica. Były konkursy i pokazy gaszenia pożarów. Prezesie, dopiero się rozkręca piknik, dopiero wszystko rusza, samochody się ustawiają. Proszę powiedzieć, co tutaj dziś dziać się będzie na tym placu imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji? Witam serdecznie. No dziać mam nadzieję będzie się wiele, bo jak widać samochody powoli, co prawda, ale się zjeżdżają i mamy bardzo duży przekrój samochodów od tutaj stającego koło sceny Standarta 12 z roku chyba 1930 któregoś, po najnowszą Korwetę, która za chwilę właśnie tutaj się zjawi, jak również najnowsze salonowe auta tutaj lokalnych dealerów. Dla dzieci przewidzieliśmy bezpłatne tutaj zabawy na dmuchańcach, będą zjeżdżalnie, baseny z kulkami, malowanie twarzy jest również. Dla rowerzystów mamy znakowanie rowerów do godziny 12, policja znakuje rowery. Tutaj oczywiście, jak się rozejrzymy na prawo, lewo, mamy również punkty gastronomiczne, gdzie można się pożywić, można kupić napoje, także myślę, że będzie się działo. To w organizacji takiej imprezy prawdopodobnie sporo osób musi się zaangażować. Kto wziął te wszystkie rzeczy w swoje ręce? To znaczy, trudno by było wymienić jedną osobę. Tu na pewno jest bardzo, bardzo dużo osób, bo tak jak tutaj byśmy również wspomniałem o punkcie gastronomicznym, to tu małżonki właśnie członków z klubu. Tutaj nasza sekcja prężnie działająca PRL Team w Automobil Klubie, która właśnie podjęła się tutaj też organizacji i załatwiania tych wszystkich starszych samochodów. Sekcja sportowa zadbała o to, aby zostały wystawione sportowe maszyny naszych właśnie zawodników. Także naprawdę no, osób było bardzo dużo zaangażowanych. No właśnie, tutaj widzimy, że z PRL-u właśnie samochodów jest bardzo dużo i to ten piknik motoryzacyjny w Inowrocławiu chyba trochę też z tego słynie, prawda? To znaczy tak, bo co roku zresztą robiony był zlot samochodów PRL, ale my chcieliśmy, co już wcześniej było naszym takim pomysłem, żeby może nie robić tego w święto Krzysztofa, w patrona kierowców, bo zawsze jest jednak problem w środku wakacji, żeby zorganizować właśnie taką dużą imprezę, żeby taki piknik motoryzacyjny typowo o bardzo dużej, że tak powiem, rozpiętości tej motoryzacji, tak jak wspomniałem, od tych bardzo starych po właśnie parkującą teraz Korwetę najnowszą, która zapewne tutaj cenowo to by przebiła prawdopodobnie wszystkie tutaj stojące auta. Także naprawdę myślę, że dla każdego fana motoryzacji, począwszy od tych najmniejszych do tych starszych, coś fajnego się tu znajdzie. A jak w ogóle wygląda w tej chwili Automobil Klub Inowrocławski? Jak funkcjonujecie? To znaczy zawsze o tym wspominam, że może nie widać nas tutaj na lokalnym rynku, dlatego że no, nie posiadamy tutaj żadnych torów, gdzie można było się ścigać. Jednakże jako Automobil Klub myślę, że wyglądamy bardzo dobrze, bo co można dzisiaj zobaczyć też tutaj na tym pikniku. Mamy zawodników w motokrosie, którzy startują cykładem, niespełna 18-letni. W zeszłym roku zeszłoroczny wicemistrz Polski. Mamy zawodnika starszego Jacka Millera, który startuje w cross country, to jest na motocyklu, to jest zeszłoroczny mistrz Pomorza Zachodniego, 6. miejsce w Pucharze Polski. Mamy Jakuba Wojciechowskiego, który startuje w Supermoto, to również jest motocyklowa konkurencja, który teraz w Pucharze Polski w ostatnich dwóch rundach zajął i drugie, i trzecie miejsce. Także naprawdę, no i jeszcze jedną załogę mamy, których niestety dzisiaj nie ma, bo w dniu dzisiejszym startują we Włoszech w Mistrzostwach Europy, również rajdów terenowych. To jest załoga Kamena Rally Team, która naprawdę też bardzo dobrze, w zeszłym roku wicemistrzowie Polski. Także na sportowo myślę bardzo dobrze wyglądamy na to, co możemy robić, a to, co robimy w Inowrocławiu, rajdy turystyczne.
ważne. Dwa, które się zawsze odbywają w naszym mieście, dwie eliminacje. To również jest runda Mistrzostw Polski. W zeszłym roku klubowo zdobyliśmy drugiego wicemistrza Polski. Indywidualnie kierowca z naszego klubu, jak również pilotka, co zresztą jest jego córka, zdobyli Puchar Polski. Także naprawdę myślę, że staramy się jak możemy. Na pikniku można było zobaczyć wystawę aut klasyków z czasów PRL. Proszę powiedzieć, co to za auto, właśnie z którego roku ten maluszek pochodzi? Autko to jest z 90 roku, pochodzi z polskiego, jak to powiem, salonu, ale był kupowany za dolary. Miał tylko jednego właściciela, panią. Lat 94, jak kupowałem to autko. Autko ma przebiegu niecałe 40 tysięcy, także jest prawie całe w oryginale, żadne blaszki nie były w nim wymieniane. Coś było podmalowywane, ale to były naprawdę kosmetyczne sprawy, że egzemplarz bardzo zadbany. Czy ten maluch jest pana pierwszym maluchem, czy w tych czasach, kiedy ten samochód był popularny i jeździło się nim, już pan taki posiadał? Tak, parę maluszków w swoim życiu posiadałem, nie było ich dużo, ale parę maluszków w swoim życiu posiadałem. Wiele osób, które posiadało maluchy i w ogóle samochody z czasów PRL-u, bardzo się do nich zraziło, ale widać pan nie. Widzi pan jakieś zalety tych aut, a szczególnie Fiata 126P? Maluszkiem się wszędzie dojeżdżał. Trzeba mieć jakiś zestaw naprawczy, ale on wszędzie dojeżdżał. Był naprawdę fajne autko, nie za duże, wszędzie szło zaparkować. Super autko. A proszę powiedzieć, gdzie pan najdalej dojechał maluchem? Do Warszawy. Do Warszawy, na stadion. Jeździliśmy za dawnych czasów na stadion, na zakupy. Czy taki samochód to jest teraz kosztowna rzecz? Czyli jaka jest wartość takiego samochodu? Ciężko mi powiedzieć, czy to jest wartość. No jakąś wartość na pewno mam, bardziej sentymentalną niż... No, ale mi się wydaje, że taki egzemplarz zakupczy jest około 10 tysięcy pewnie i by się coś takiego kupiło. Czy oprócz tego samochodu jeszcze tacy kolekcjonerzy jak pan gromadzą jakieś inne gadżety z czasów PRL-u? Tak, z tyłu jak widać jest stare radyjko, stare jeszcze jakieś znaczki, napisiki od maluszków, stare książki jakieś od maluszka, a poza tym jeszcze w domku są jakieś inne kolekcjonerskie autka. To już jest choroba. Widzę, że nawet jest zielony listek, chyba już teraz takich nie ma, a kiedyś szacunek dla takiego kierowcy, który miał zielony listek, bo on się dopiero uczy, tak? Dokładnie, ma listek z przodu, jeden, z tyłu dwa. I chyba jest od nowego, one już tak są przyklejone. Były też auta przedwojenne, amerykańskie czy motocykle. Również zawodnicy Automobil Klubu zaprezentowali swoje pojazdy i trofea. Panie Jacku, jesteśmy na pikniku motoryzacyjnym. Tutaj ludzie oglądają stare samochody, ale ten piknik to także okazja, żeby Automobil Klub Inowrocławski mógł pokazać, że także są tutaj sportowcy. Proszę powiedzieć troszeczkę o sobie, swoich osiągnięciach, a także kolegów, którzy tutaj są w tym namiocie. Startuję motocyklem crossowym w Pucharze Polski Cross Country, Pucharze Polski Enduro, Mistrzostwach Pomorza Cross Country i Enduro. Zawody są praktycznie co tydzień, są to zawody dwudniowe, najczęściej sobota, niedziela. Co jeszcze? No, sukcesy jakieś są. Szóste miejsce w Pucharze Polski Cross Country, w Mistrzostwach Pomorza mistrz w Cross Country, mistrz w Enduro parę razy z rzędu, także jakoś tam ogarniamy. Także Automobil Klub Inowrocławski nie jest tak patykiem pisany, czyli ma też prawdziwych sportowców. Proszę powiedzieć, czy to jest tylko wszystko na barkach waszych, czy cała kwestia utrzymania zakupu sprzętu to tylko wasza sprawa? Tylko nasza sprawa. Niestety nie mamy sponsorów. Koledzy jeżdżą jeszcze w supermoto i w quadach, w motocrossie. Mało popularny sport jednak w Polsce i ciężko jest ze sponsorami. Ciężko ze sponsorami, to w takim razie jak dużo trzeba pieniążków wydać, żeby się bawić w taki sport? Motocykl kosztuje około 40 tysięcy, przerobienie go
pod już siebie, trzeba zmienić zawieszenie, silnik trochę pociągnąć, to nieograniczone praktycznie. Także można wydać pieniądze, jakie się chce tam. Ale nie także ma... chyba Winowrocławiu nie jest łatwo trenować, bo nie ma tutaj takiego chyba miejsca, na którym możecie jeździć. Nie, nie ma. W Winowrocławiu nie, najbliżej Toruń. Jest tor crossowy, prywatny, można tam trenować. Rozumiem, że no, trzeba po prostu chodzić do pracy i to jest tylko taki dodatek do tego, co się robi. Oczywiście. A jak często trzeba się na takim torze chociażby w Toruniu pojawić, żeby no, utrzymywać formę i być w stanie rywalizować w Polsce? Ludzie trenują 3-4 razy w tygodniu. Ja niestety nie mam czasu, trenuję tylko na zawodach. Zawody są moim treningiem. Aktualną ofertę nowych aut zaprezentowali dilerzy samochodów. Na pikniku nie zabrakło zabaw, konkursów, dmuchańców. Dodatkowo na pikniku wzorem lat ubiegłych można było wspomóc w zbiórce charytatywnej Luizę Berlińską, potrzebującą ciężko chorą dziewczynkę z Inowrocławia. Piknik zakończył koncert. Wysokie temperatury znów opanowały Polskę. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu przypomina o kilku ważnych zasadach w czasie upałów. Jak się przed nimi chronić? Posłuchajcie. No właśnie, przyszło lato, ale upały już mamy od jakiegoś czasu. O czym trzeba pamiętać w czasie takich wysokich temperatur? No przede wszystkim musimy się odpowiednio ubierać, odpowiednio odżywiać i odpowiednią ilość wody pić. To zaczynamy od ubierania się. Właśnie, o czym tutaj trzeba pamiętać? Trzeba pamiętać, żeby to były ubrania z bawełny najlepiej, nie z jakichś tam sztucznych tkanin, przewiewne, w jasnych kolorach. I to jest taka podstawa. To nie znaczy, że w czasie upałów mamy się zupełnie rozebrać, dlatego że musimy też uważać na słońce, bo jednocześnie mamy, jak mamy upał, to mamy i słońce. Mamy nieszkodliwe dla skóry promieniowanie, żeby słońce nie poparzyło skóry. Więc jeżeli już tak lekko się ubierzemy, mamy odsłonięte części ciała, zabezpieczyć je kremami z wysokimi filtrami, takimi powyżej 30 do 50. No i dużo pijemy. Jak pijemy? Nie pijemy na zasadzie takiej, że od czasu do czasu, raz na 2-3 godziny, 3 szklanki wody naraz. Nie. Pijemy w małych ilościach cały czas. Taka szklanka wody powinna koło nas stać i co 15-20 minut wypijamy łyk wody. I w ten sposób nawadniamy powoli nasz organizm przez cały dzień. Mhm. Jeszcze wróćmy do ubrania. Nakrycie głowy to też ważna sprawa. Tak, to jest bardzo ważne. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz, wychodzimy na słońce, nakrycie głowy jest bardzo ważne. Mhm. Cenna rzecz dotycząca z chłodzeniem mieszkania, bo gorąco jest nie tylko na zewnątrz, potem robi się gorąco także w mieszkaniach. No właśnie, jak skutecznie chłodzić takie mieszkanie? No, podstawową zasadą jest to, że chłodzimy wtedy, kiedy na dworze jest temperatura poniżej 20 stopni, a jest to w tej chwili w nocy. Więc wieczorem otwieramy sobie okna, szeroko wietrzymy mieszkanie i we wczesnych godzinach rannych, myślę, że gdzieś tak do godziny 9 należałoby te wszystkie okna pozamykać, w miarę możliwości zaciemnić, żeby ta część mieszkania, która jest mocno nasłoneczniona, żeby właśnie zasłonić zasłony, żaluzje, jakieś rolety, jeżeli je mamy. I w ciągu dnia rzeczywiście zaciemniamy sobie pomieszczenie. W środku można też nawilżać powietrze i schładzać temperaturę poprzez rozkładanie na przykład takich mokrych, zimną wodą nasączonych ręczników. To też podnosi wilgotność, schładza. No i właśnie to, żeby starać się osłonić od słońca to mieszkanie. Mhm. A jak w takim razie w czasie upałów się odżywiać? No, przede wszystkim lekkie posiłki, nie jakieś tłuste, ciężkie, tylko dużo warzyw, dużo owoców, dużo napojów chłodnych. No i jeżeli już mamy ochotę na taki cięższy posiłek, zostawić sobie na taki popołudniowy obiad późniejszy, kiedy już jest chłodniej, kiedy ten organizm nie potrzebuje tyle energii, żeby właśnie i utrzymać swoją dobrą kondycję w czasie takim trudnym dla niego, kiedy jest bardzo wysoka temperatura. No wtedy na pewno łatwiej się trawi takie cięższe posiłki. A jak korzystać z kąpieli słonecznych? To znaczy, chcemy wyjść na spacer, kiedy na pewno nie wychodzić?
no wtedy, kiedy jest największe nasłonecznienie, to jest w godzinach takich od godziny gdzieś tam 11 do 16, 17. Wtedy mamy tę najwyższą temperaturę, najwyższe nasłonecznienie. Najlepiej w ogóle nie korzystać w takich upałach z kąpieli słonecznych. Jeżeli już musimy, no to tak jak powiedziałam, wysokie filtry trzeba stosować. I też to nie jest tak, że idziemy na tą plażę, wychodzimy na pełne słońce i zaczynamy się smarować. Trzeba w domu wysmarować całe ciało i dopiero po 15-20 minutach wyjść na słońce. Trzeba pamiętać, że jeżeli korzystamy z kąpieli wodnych, pocimy się też, trzeba kilkakrotnie ten krem nałożyć w ciągu opalania, że nie tylko raz. Trzeba jednak ponawiać nakładanie kremów z wysokim filtrem. Mhm. Wiadomo, słońce może nas poparzyć, ale jeszcze jakie mogą być złe skutki przebywania na słońcu? No przede wszystkim udary, poparzenia słoneczne. Osoby, które chorują na serce, chorują na chorobę układu oddechowego, kiedy jest wysoka temperatura, mogą się gorzej poczuć. Także przede wszystkim te osoby muszą bardzo uważać na to, żeby właśnie nie przegrzewać organizmu, nie doprowadzić do ani udaru cieplnego, ani do poparzeń słonecznych. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.